Dzień dobry Państwu. Pozwoliliśmy sobie Państwa dzisiaj zaprosić tutaj pod siedzibę Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, ponieważ chcemy opowiedzieć o bulwersującej sytuacji związanej z finansowaniem Brzeskiego Centrum Medycznego. Państwo, może zacznę od tego, że sytuacja służby zdrowia w Polsce generalnie jest bardzo trudna. System kuleje od wielu lat, a od 8 lat jest wyjątkowo niszczony, można powiedzieć. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość zapowiada zwiększenie przede wszystkim nakładów na służbę zdrowia do wysokości 6% produktu krajowego brutto. Jednak to oczywiście nie wystarczy. Należy zastosować rozwiązania systemowe. Mówi się o likwidacji NFZ-u jako instytucji zupełnie nieskutecznej, a przekazanie wszystkich tych kompetencji bezpośrednio ministrowi. Pozwolę sobie zacytować, jak wygląda służba zdrowia w przeglądzie tytułów prasowych. To nie dotyczy tylko i wyłącznie Brzeskiego Centrum Medycznego, ponieważ rozpętało się medialne piekło właśnie przez kandydatów i działaczy Platformy Obywatelskiej, gdzie są tak naprawdę odpowiedzialni za tą sytuację. Proszę Państwa, szpital w Kędzierzynie-Koźlu tonie w długach. Mamy za mało lekarzy we wszystkich specjalizacjach. Lubelskie, szpital zalega z opłatami, część obiektów bez dostaw ciepłej wody. Polskie położnictwo jest w kryzysie. Dalej, Toruń szpital tonie w długach. Sławno, planują zwolnienia i likwidację szpitalnego oddziału ratunkowego. Częstochowa, radni ratują zadłużony szpital. Wadowice, szpital bez kadry, pracownicy wypowiadają umowy. Także jak widać, Platforma sama tworzy problem i sama później używa tego problemu jako oręża w kampanii wyborczej. To jest niedopuszczalne. Atakuje się powiat brzeski, który jest tak naprawdę najbardziej poszkodowany, bo znana jest na pewno Państwu grafika, ona pochodzi z powiatu brzeskiego, jak jest finansowany, jak są finansowane szpitale w województwie opolskim, jak bardzo niesprawiedliwie. Ja przepraszam, że przerwę, że ta grafika jest, te dane są zmanipulowane. Nie są zmanipulowane. Byliśmy przygotowani do takiego kontrargumentu ze strony NFZ-u. Rzeczywiście ten poziom finansowania szpitala w Brzegu wynika z tego, że ten szpital ma niższy stopień referencyjności, ale stopnie referencyjności zależą przede wszystkim od dwóch czynników, czy głównie od dwóch czynników. Od wykształcenia kadry medycznej, która jest zatrudniona w danej jednostce oraz od sprzętu, który dana jednostka posiada. I kadra medyczna o odpowiednim poziomie, czyli mówimy tutaj chociażby o osobach z tytułem profesora, i sprzęt medyczny wymaga nakładów. W sytuacji, kiedy kontrakt jest niski, kiedy szpital nie jest w stanie pozwolić sobie na zakontraktowanie kadry medycznej o odpowiednim wykształceniu oraz zakupić sprzętu odpowiedniej klasy, no to jest NFZ mówi, tak jakby ojciec powiedział do dziecka, naucz się jeździć na rowerze, a potem ja ci kupię rower, albo naucz się pływać, a potem nalejemy wody do basenu. Po prostu nie da się spełnić tych wymogów w sytuacji, kiedy szpital jest niedofinansowany, bo to wiąże się z nakładami. Szanowni Państwo, więc jeżeli finansowanie obejmowałoby również infrastrukturę, czyli tak jak tutaj Pan wspomniał, sprzęt medyczny, a także takie wysokości stawek, które zapewniałyby płynność w doborze kadry, nie byłoby tych problemów. Dlatego problem tkwi w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ale żeby uwiarygodnić swoje tezy, bo Platforma Obywatelska, nie wiem w czyim interesie jest wygłaszanie tez przez kandydatów Platformy Obywatelskiej w obronie NFZ-u, kiedy o NFZ-cie wypowiada się Najwyższa Izba Kontroli w sposób jednoznaczny. Kontraktowanie usług w lecznictwie szpitalnym i specjalistycznym jest mało przejrzyste. To nie mówi kandydat z Prawa i Sprawiedliwości. Ja cytuję raport Najwyższej Izby Kontroli. Mieszkańcy muszą mieć zapewnioną opiekę zdrowotną, ale opiekę zdrowotną na wysokim poziomie. Dlatego żądamy, wzywamy panów, którzy za to dzisiaj odpowiadają, do tego, aby traktowali mieszkańców powiatu brzeskiego właściwie, sprawiedliwie. To nie są mieszkańcy gorszej kategorii, dlatego bardzo prosimy panowie o potraktowanie sprawy poważnie. Traktowanie służby zdrowia w zakresie szpitali w zachodnich powiatach Polski to jest kolejny przyczynek do tego, że pojęcie półksiężyca biedy, które mieliśmy nadzieję, że już przechodzi powoli do historii, niestety jest jeszcze aktualne. Kolejna instytucja, tym razem NFZ, wpisuje się w pewien proces, pewien system dyskryminacji zachodnich powiatów mężczyzn.